Witam Was jeszcze raz, drogie panie, Krysiu, ciebie, Paulinkę, która nie wiem, czy nas słyszy, ale jest tutaj z nami, i ciebie, Elu. Witam. Jest, słyszę na pewno. Bo dzisiaj pracujemy dla Paulinki, ponieważ Paulinka sama nie może o sobie zadecydować, ani nie może z nami tutaj porozmawiać z powodu swojego zdrowia. To ty, jako jej mama, będziesz reprezentowała córcię. Zrobimy w taki sposób, że Ela najpierw wejdzie w kontakt z tobą w trakcie, no już po tym, jak wejdzie w hipnozę, i dopiero ty, jako jej mama, na poziomie subtelnym zawołasz Paulinkę. No, Dobrze? to jest bardzo miłe. Dobrze. To będzie sesja telepatyczna, jak się domyślasz, czyli w hipnozę wejdzie tylko Ela. Jeżeli masz taką ochotę, masz taką potrzebę, to w trakcie sesji możesz sobie zamknąć oczy, spróbować poczuć, czy coś u ciebie również się dzieje. Jeśli będziesz miała potrzebę, żeby wyjść do córci, zająć się, to też jest ok, bo za chwilkę wyciszysz mikrofon, także nie będziesz tutaj uwiązana. Ja sesję nagram, Super. prześlę ją tobie. Także wszystko będziesz miała niedługo po sesji. Fajnie. Jestem tak zdenerwowana, że... Ale tak miło zdenerwowana. To powiem tobie, że słyszymy to codziennie. Wszyscy Aha, no mają to taką fajnie. Nie tremę. jestem jedyna. Nie Tak? jesteś Ja jedyna. nie spałam całą noc, nie? Całą noc. No to Dobrze, duże to... wydarzenie. Tak, ogromne dla mnie i ważne. To znaczy, że jesteś gotowa. Tak. To popracujemy. Super. Krysiu, to poproszę cię o wyłączenie mikrofonu teraz, tutaj na ekranie Skype'a. O, teraz już jest wszystko dobrze. Ty nas słyszysz, my ciebie nie słyszymy. Tak ma być. Elo. Kilka głębszych wdechów. Policzę od 5 do 1. To będzie taki czas tylko dla ciebie, żebyś mogła się zrelaksować, przygotować się do pracy. 5. Widzę Krysię. Rozpoznaj Krysię. Tak, rozpoznałam ją. Krysia Jest już Krysia. czekała, prawda? Czekała, czekała, czekała. Jak widzisz Krysię? Bardzo podekscytowana, bardzo pobudzona, ale taka pozytywnie pobudzona. Nie może się doczekać. Tak jak fizycznie. Tak jak fizycznie. Zapytaj Krysi, czy Paulinka gdzieś jest obok niej. Tak, jest. Cały czas przy niej? Tak, wynurza się za niej. Od razu sprawdź, czy jest pomiędzy nimi więź energetyczna. Jest. W jaki sposób są połączone? Wiesz co? Mówiąc, że Paulinka wynurza się za niej, tak jakby połową swojego ciała była do niej przyczepiona. To nie jest takie połączenie energetyczne, które idzie sznurem czy czymś takim. One są połączone jakby połową swojego ciała, częścią siebie. Na całym obszarze ciała? Jak to wygląda? Okolicach od. Widzę Paulinkę jakby z tyłu Krysi. Tak jakby korpusem, jakby zahaczała lewą ręką o jej tylną część ciała. Jakby była wtopiona w Krysie w Jakby taki była sposób? wtopiona, dlatego pokazało mi się, że ona się wynurza za niej. Okej. Zapytaj Paulinki, czy widzi nas? Tak widzi. I wie, po co przyszłyśmy? I tak i nie. A co wie?
wie, że dzieje się z nią coś nie tak, wie, że nie czuje się dobrze, wie, że mama chciała, wie, że potrzebuje pomocy, ale jeszcze nie wie dlaczego. A kim jest dla niej mama? Mama jest ciepłem. Mama jest ochroniarzem. Mama jest jej częścią. Mama jest jej częścią, czy ona jest częścią mamy? Ona tak to powiedziała, tak to ujęła, ona tak to rozumuje. Czyli mama jest jej częścią. Okej. Okay. My nie pracujemy z nikim, jeśli ktoś nie chce. Znaczy ona by chciała popracować, sprawdzić, co się dzieje, zrobić coś dla siebie. Ona mówi, że w sumie jest jej dobrze przy mamie, aczkolwiek jest ograniczona, ale może zrobić, bo mama też tego chce. A co może zrobić? Ona jeszcze nie wie. No, my też jeszcze nie wiemy. Ale ważna jest ta zgoda. Nie dlatego, że mama chce, czy ona by chciała coś dla siebie zrobić. Może spróbować, bo ona jeszcze nigdy tak naprawdę dla siebie nic nie robiła. Nie Okej. miała okazji. Nie miała okazji. Dobrze. To ja to traktuję jak wyraz jej woli. Mogę tak potraktować? Tak, możemy tak potraktować. Dobrze. Co Krysia na to? Na te słowa, które mówi Paulinka, powiedziała. Ona czuje Paulinkę cały czas. Wie, że jest, że dźwiga ją na sobie, bądź w sobie cały czas. Czuje bardzo mocno ją i czuje, że to nie jest dobre ani dla niej, ani dla Paulinki. Okej. Czy mogłybyśmy cofnąć się do momentu, kiedy Krysia jest w ciąży z Paulinką? Chodzi o pewien moment w 8. miesiącu ciąży. Krysia wie, o jaki moment pytam. Możemy pójść do tego momentu? Tak. Dobrze, to na trzy. Raz, dwa, trzy. Co widzisz, Jesteś. Elu? Widzę ją, jakieś bóle. Patrzysz na Co się poziomie mówi? fizycznym czy poziomie subtelnym? Wiesz co, teraz pojawiamy się na poziomie fizycznym. Na poziomie subtelnym. Paulinka cały czas jest przy niej. Ona była wcześniej już przy niej. Czy tak samo była jakby w niej wtopiona w Krysie Paulinka? Nie. Było połączenie, ale nie było wtopienia. I ten To moment, który wtopienie obserwujemy, to jest połączenie jakby czy wtopienie? wchłonienie. Wiesz co, to tak jakby wchłonienie. Ona Krysia wchłania jakby część Paulinki. No Jest właśnie. Jakieś zagrożenie. Okej. Pojawia się zagrożenie, aby ją zatrzymać, przytrzymać. Tak jakby decydują się, to połączenie robi się olbrzymie pomiędzy nimi. Może nie to, że ona chciała ją wchłonąć, tylko to przerażenie, ta panika z obu stron sprawiła, że to połączenie się skurczyło tak bardzo, że aż się złączyły. Okej. Krysia powiedziała, że w 8. miesiącu ciąży w pewnym momencie poczuła oddzielenie od dziecka, tak jakby przestała mieć z nią kontakt. Było to zagrożenie, tak jakby Paulinka miała odejść. Okej. I to właśnie to zagrożenie, tą utratą spowodowało, że one się jakby złączyły. To jakby przytrzymała Paulinkę bardzo mocno i Paulinka przytrzymała się jej. Zobacz z większej perspektywy. Popytam o to zagrożenie. Co to za czucie, skąd to przychodzi, to czucie zagrożenia? To wynika z połączenia karmicznego, które istniało już pomiędzy nimi.
To nie jest ich pierwsze wcielenie razem. To nie jest ich pierwsze wcielenie typu mama, córka, mama, dziecko. To oddzielenie towarzyszyło im od zawsze. Patrząc na linię czasową, zawsze któraś traciła którąś. Choć nie zawsze była mama, córka, czasami był ojciec, ale zawsze rodzic, dziecko. Zawsze rodzic, dziecko. Albo babcia, dziadek, wnuczek, coś takiego. Ale to połączenie było bardzo silne pomiędzy nimi. I tutaj ta obawa przed powtórzeniem sytuacji z poprzednich żyć, przed utratą upragnionego dziecka, spowodowało, że one zdecydowały się przetrzymać się bardzo mocno. Czyli to była trauma dla obu z nich, dla dla obu. Obu, tak. I wielokrotne powtarzanie spowodowało, że tym razem połączenie karmiczne stało się zlaniem w jedno. Ale co innego się wydarzyło tym razem, że zadziałało aż tak mocno? Przecież już wielokrotnie przeżywały to samo. Co innego jest tutaj? Poproś Krysię, poproś Paulinkę o to, żeby pokazały to, jak to widzą. One chciały przerwać. One chciały przerwać ten krąg tej straty. Dlatego postanowiły przytrzymać się tak mocno, aby Paulinka urodziła się, aby miały siebie. Okej. I wybrały taką metodę. Tak jakby próba przeciwstawienia się temu, co przeżywały zawsze. A z czego wynika to rozdzielenie? Co one przeżywają za każdym razem? Ogromną tęsknotę. Tak jakby część życia umierała. Jakby coś odchodziło, część życia, część ciała, część esencji nawet. To połączenie jest tak bardzo silne. Było tak bardzo silne. Okay. To znaczy, że zawsze były sobie bardzo, bardzo bliskie. Bardzo. I bardzo zależne od siebie. Nierozłączne. I nierozłączne. Okej. Okay. Rozumiem, że wydarzyło się kiedyś coś bardzo trudnego, co spowodowało to połączenie. Chciałabym to obejrzeć. Czy one obie też chciałyby wrócić do tej sytuacji? Krysia mówi, że sytuacji było bardzo wiele. Musiałaby pokazywać tysiące sytuacji, ale pokazuje jej się jedno, dwa jej się pokazują, takie bardzo silne. Bardzo silne. Dobrze, to pójdziemy do tego, które wybiera. Jest Afryka. Co się dzieje? Mniej więcej, który jest rok, kim jest Krysia tam? Który jest rok? Około 1800 roku. Okay. Trudno jest powiedzieć, ponieważ to jest bardzo dzika część Afryki, która do dzisiaj jest też bardzo niecywilizowana, ale pojawia nam się okres 1800 roku. Dobrze. Bardzo sucho, bardzo gorąco. Widzę, że Paulinka jest dzieckiem. Też jest dziewczynką. Krysia nosi ją tak jak kobiety w tamtym kraju na pleckach, szukając wody. Widzę ją z takim dzbanem na głowie. Idzie kilometrami, aby znaleźć wodę. Tu pojawia się zwierzyna. Dzika. Bardzo spragniona, bardzo głodna. Co się dzieje? Na początku Krysia jej tej zwierzyny nie zauważa. Jakby odplątuje tobołek, ponieważ wodę już ma w dzbanku, chciała napoić dziecko. Trzyma w rękach, poi rękoma to dziecko, odkłada je i próbuje zaczerpnąć jeszcze wody. Nagle słyszy zbliżającego się zwierza. Próbuje złapać Paulinkę i uciec, ale zwierzak jest silniejszy. Najpierw rozszarpuje to dziecko. Ona próbuje uciekać. Udaje jej się kawałek uciec, ale decyduje się, że ona bez dziecka nie chce wrócić.
Ponieważ połączenie i tak już było. Tak już było. Co ważnego się wydarza? Powiedziała, że to jedno z dwóch bardzo silnych przeżyć. Co się tworzy wskutek tego przeżycia pomiędzy nimi? W niej się jakby w krysi tworzy się wyrzut sumienia ogromny, że mogła temu zapobiec. Mogła nie odkładać dziecka. Mogła nie uciekać. Ona wiedziała, że jak zacznie uciekać, zacznie ją ten zwierzak gonić. Spokój mógłby ją uratować. Spanikowała. To jest ogromny wyrzut sumienia. Tak jakby obiecała sobie, że nie będzie panikować, nie będzie uciekać. Gdyby nie odłożyła dziecka, nie zdjęła go z pleców, to nic by się dziecku nie stało. Tak, tak myślała. Ale dziecko było spragnione, więc musiała to dziecko zdjąć z pleców. Ale wyrzut sumienia i tak jest, i tak. Jest. I dziś karmi swoje dziecko i poi, a subtelnie cały czas nosi je na Wyrzut plecach. sumienia. Czyli I wyrzut wyrzut sumienia sumienia. Jest bardzo głęboki. Pójdziemy jeszcze do tej drugiej sytuacji. Dobrze, to poproś Krysię, żeby pokazała. Idziemy. Nam się pokazuje około XI wieku. Okres XI-wieczny. Co się dzieje? To jest relacja troszeczkę inna. Ja widzę tutaj Krysię jako starszą kobietę, a Paulinkę jako dziewczynkę. To nie jest jej córka. Powiedziałam, że to jest jakaś babcia. To jest jakiś dworek. Widzę Paulinkę z kokardkami na kiteczkach. Długa sukieneczka. Dziecko jest szczęśliwe. Babcia uczy ją. Tutaj jakieś zwoje. Coś, to jest jakaś arystokracja, wydaje mi się, bo to, te zwoje są nietypowe dla osób, które nie są wysoko postawione. Tak bym powiedziała. Czego uczy dziewczynki? Tutaj mi się pokazuje coś, jakaś geografia, coś, podróże, jakieś mapy. Pozwala jej paluszkami tego dotykać. Tak jakby podróżują po mapie. Wyobrażają sobie podróże, wymyślają jakieś historie. Odkrywają jakieś nowe lądy, nowe kraje. Wymyślają, kto tam żyje. Jakie zwierzęta, jakieś rośliny. Bawią się w ten sposób. Obie pragnęłyby takie podróże zrealizować. I w swoich opowieściach wymyślonych, wykreowanych, kim są dla siebie? Kapitan statku, kapitanami, przyjaciółmi. Nie ma zależności, kto jest wyższy rangą, kto jest niższy. Są na tym samym poziomie. Obydwoje są odkrywcami. Obydwie. Okay. Z tym, że Paulinka mówi, że ona jest na statku jest chłopcem. Dobrze. Ona nie chce być tam dziewczynką. Co ważnego się wydarza tutaj? Krysia nie bez powodu pokazała tę historię, tę sytuację z przeszłości. Krysia ma wiele wnucząt, ale Paulinka jest jedyną, która jest spragnioną takiej, jest taką żywą istotką, która zadaje pytania, która chce wiedzieć, która ma fantazję. I Paulinka jakby ożywia w niej to takie dziecko, którym kiedyś była. Przypomina jej się, jaka ona była, kiedy była mała. Taka radosna, beztroska. I pobudza jej też fantazję. Więc bardzo ją lubi, bardzo ją szanuje. Czuje radość, widząc ją. Czy jest połączenie między nimi?
Jest energetyczny, nie ma karmicznego. I to energetyczne polega na. Krysia nie bardzo tego pokazuje, ale ja czuję, że tam jest, tam płynie przez to połączenie chęć. Tak jakby, jakby to powiedzieć, nie chęć poznania, bardziej chęć poznania. Coś okay. takiego. Okej, okay. No dobrze, wróćmy do dziś. Alu, czy zostawisz mnie z Paulinką teraz? Dzień dobry, Paulinko. Parę rzeczy pokazała nam Twoja mama, ale dziś pracujemy głównie z Tobą i dla Ciebie. Chciałabym, żebyś i Ty zabrała nas w podróż. Podróż do swojej przeszłości. Do jakiegoś momentu albo jakichś momentów, które uważasz, że były dla Ciebie najważniejsze, najistotniejsze. Takie, które coś zmieniły, po których coś się zmieniło. Możemy pójść? Mają to być dobre czy złe? Wybierz. Takie, które mają duże znaczenie dla Ciebie. Ja bym chciała dobre. Tych złych jest dużo. To pokażesz jedną dobrą i jedną złą, dobrze? Jedną najpiękniejszą i jedną najtrudniejszą. Nawet jakby to miał być fragment najpiękniejszej. Tak. Od której zaczniemy? Od tej dobrej. Dobrze. Gotowa jesteś? To idziemy. Paulinko. Tak. Co widzisz? Kołyszę się. W czym się kołyszesz? W hamaku. Jesteś chłopczykiem czy dziewczynką? Dziewczynką. Ile masz lat? 4. W jakim języku mówisz? Angielskim. A jak masz na imię? Lucy. Lucy, dlaczego podoba Ci się ta sytuacja? To wspomnienie. Czuję słońce na twarzy. Śmieję się głośno. Mam motylki w brzuchu, jak się kołyszę. Jesteś tam sama? Kto jest z tobą? Mama. Ta mama Krysia, która dziś jest twoją mamą. Co robi mama? Kołysze mnie. Rozmawiacie? Śmiejemy się. Śpiewa mi. Ładnie śpiewa. Dlaczego to jest tak ważny i piękny moment dla Ciebie? Byłam szczęśliwa. Poruszałam się. Dotykałam nogami trawy, zbierałam jagody. Bawiłam się w piasku. Przytulałam. Mówiłam. Mogłaś robić wszystko to, co teraz jest dla Ciebie trudne. Nic nie bolało. Teraz boli. Rozumiem, dlaczego to jest takie piękne i ważne dla Ciebie wspomnienie. Kochanie, szukamy dlaczego przyczyny, dlaczego dziś jest tak, jak jest. Rozumiesz? To dlatego chciałabym Cię poprosić, żebyś wybrała teraz sytuację z przeszłości, która być może jest bardzo ważną przyczyną tego, co się dziś dzieje z Tobą. Możemy tam pójść? Dobrze. To idziemy. Wtedy przyszły czarne postacie. Powiedz mi, kim jesteś? Tam, gdzie siebie widzisz. Dzieckiem. Lucy, Paulinką, kim jesteś? Jak masz na imię? Jestem małym chłopcem. W jakim języku mówisz? W
jest bardziej hiszpański. Jakoś tak. Ile masz latek? 5. 5 latek. Powiedz mi o tych ciemnych postaciach. Chowam się pod stołem. Przychodzi 3 panów w kapeluszach, ciemno ubrany, brudni. Mają kozaki. Mają też ciała fizyczne? Tak, ale za nimi jakby unosi się mgła, ciemna mgła. Wychodzi z nich ta mgła, bardzo ciemna. Ja ją widzę. Boisz się bardziej tych panów, czy tej mgły, która im towarzyszy? Tej mgły. Czy ta mgła coś robi? Tak. Co robi? No ich drażni strasznie. I przez to, że ich drażni, jak się zachowują? Rozwalają wszystko. Biją. Psują. Ta mgła wie, że ja ją widzę. Skąd wie, że ją widzisz? Ona to wyczuwa. Bo patrzę nie na mężczyzn, tylko na nią. Okej. Próbuję z tobą rozmawiać, ta mgła? Patrzy na mnie z bardzo złymi oczami. Co ci przekazuje tym, przez ten zły wzrok? Że mnie dopadnie. Coś jeszcze mówi? Że od teraz będzie mnie odwiedzała. Że to nie jest koniec. Okej. Dlaczego interesujesz? Ta mgła interesuje się tobą. Bo się chowam. Bo się jej boję. Bo się jej boisz. Okej. Bo jest tak brzydka, jest inna. Dlatego się właśnie chowasz, że jest inna? Powiedz, co się dzieje dalej. Tam jest moja mama. Tam jest moje rodzeństwo. Tylko nie są. Jedno jest bardzo malutkie, a drugie jest starsze. Czy to jest ta sama mama, która jest dziś twoją mamą? Czyli mama Krysia również to przeżyła. Zapytaj, czy mama też widzi tę mgłę. Dlaczego ty widzisz, a ona nie? Nie wiem, ja po prostu ją widzę. Po prostu ją widzisz. Dobrze, co się dzieje? Robią krzywdę mamie. Zmuszają ją do niefajnych rzeczy. Mama krzyczy. Starszego braciszka biją. Bardzo go biją. Młodszą siostrzyczkę też bardzo niefajnie dotykają. Bardzo płacze. Ona też ich widzi inaczej. Też widzi tę mgłę? A ty siedzisz schowany? Oni ciebie widzą? Tylko mgła cię widzi. Oni są zajęci. Czy mgła grozi też twojej małej siostrzyczce, która ją ich widzi? Która widzi tę mgłę? Tak. Co mówi do siostrzyczki? Posłuchaj tego. Bój się. Od dzisiaj już zawsze będziesz mnie widzieć w swoich snach. Do ciebie też to mówię, prawda? Czyli to jest taki komunikat do wszystkich, którzy słyszą i chcą tego słuchać. Może tak być? Może tak być, nie wiem. Dobrze. Co się dzieje dalej? Mojego starszego brata prawie zabili. Ma połamane ręce. Ma jedną nogę złamaną. Buzię pokaleczoną. Chciał bronić mamy i młodszą siostrę. Ja nie miałem odwagi. Ja po prostu stchórzyłem się, schowałem. Siedzisz w ukryciu cały czas. Dobrze. Idziemy do ważnego momentu, do przodu.
Mama nie może się ruszać. Mamy później nie mogą uratować. Brat jest kaleką. Co się dzieje z tobą? Później muszą mnie oddać. Jak nie ma mamy, zostajemy rozdzieleni. Brat nie przeżywa później długo. Nikt go nie chce. Kaleki. Co się dzieje z siostrzyczką? Nie mam z nią kontaktu już później fizycznie. Zostaje gdzieś oddana, jest małym dzieckiem, więc każdy ją weźmie. A ty dokąd trafiasz? Na początku do sierocińca jakiegoś, gdzieś do jakiegoś klasztoru, nie wiem. Tam jest dużo panów w czarnych sukniach. Oni się mną opiekują na samym początku, ale później mnie też oddają. Nie mogę tam zostać. Czy idzie za tobą ta mgła? Inne mgły widzę w innych ludziach. A czy tamta, która ci groziła, idzie za tobą? Tak. Czy tak jak obiecała, zostaje przy tobie? Pojawia się od czasu do czasu, żeby mi przypomnieć. Okej. Czy, ponieważ się pojawia, to sprawdź, czy też pojawia się przy twojej siostrzyczce. To znaczy, że masz kontakt ze swoją siostrzyczką, chociażby poprzez tę mgłę. Czasem czuję jej strach. Jej rozdarcie. A ona twój strach również? I to, co się z tobą dzieje? Wiemy, że mama na tamtym etapie nie przeżywa. Ale czy też pozostaje przy was? Tak. I bardzo za nią tęsknimy. Jest jednocześnie i przy tobie, i przy siostrzyczce? Czy też przy braciszku? Przy was wszystkich. Cały czas was pilnuje. Rozmawiasz z mamą? Co jej mówisz? Przepraszam. Ty ją przepraszasz? Przepraszasz za co? Że nie uratowałam. Co mama na to? Nie słyszę. Zapytaj jej. Teraz, czy słyszała? Słyszała i co odpowiadała? Że nic nie szkodzi. Dlaczego nie słyszałeś? Nie wiem. To sprawdź teraz, dlaczego nie słyszałeś odpowiedzi swojej mamy. Mgła mi nie pozwalała. To znaczy, że gdzie ta mgła w tobie mieszka? Paulinko. Ona. We mnie. Czyli gdzie? W całej we mnie. W całej tobie. Okej, w porządku. Kochanie, wracamy teraz do dziś. Jesteś? Czujesz tę mgłę dzisiaj? Czujesz. To każ jej z siebie wyjść. Teraz i natychmiast. Ma z ciebie wyjść. Całkowicie. Wyszła? Teraz ma się nie... Jest groźna. Dobrze, niech sobie będzie groźna, ale ma się teraz nie ruszać. Ja jej mówię, że ma się nie ruszać. Ma zastygnąć. Zrobiła to? Okej. Okay. Sprawdź, czy masz cały czas kontakt ze swoją małą siostrzyczką. Mam. Dobrze. To zawołaj ją. I ze wszystkimi innymi, z którymi masz kontakt, z którymi kiedyś coś przeżywałaś i jesteś w kontakcie bezpośrednim lub poprzez tę mgłę. Wszystkich ich zawołaj. Oni się tu nie mieszczą. Nie szkodzi, to poszerzymy tę przestrzeń. Wszyscy się zmieszczą. Wszyscy się zmieszczą. Są wszyscy? Co was wszystkich łączy?
Mgła? Nie tylko mgła. Co jeszcze oprócz tej mgły? To jest wszystko tak pomieszane, wszyscy są poplątani jakimiś supłami, jakimiś nitkami. Tak świecą kolorowo, na różne kolory, ale Chyba, takie ciemne. Paulinko, popatrzymy na to z góry. Chyba będzie nam łatwiej. Zostawisz mnie z Elą? Zostaw mnie. Elu, rozłącz się. Jestem. Jak czułaś, Paulinka? Strach. Jakby zapadła się w siebie bardzo. Bardzo zwinięta do wewnątrz. Bardzo sztywna. Aż ból przeszywa ją od tego napięcia. Jest bardzo spięta, aż do granic wytrzymałości. Powiedz, Elu, czy w momencie, kiedy ta mgła wyszła z niej, czy coś się zmieniło? Tak jakby przestała się tak bardzo bać, jakby nie była już taka cicha, schowana, tylko zrobiło jej się lżej. Troszeczkę puściło to spięcie? Troszeczkę puściło. Okej, okay, w porządku. W porządku. Co jeszcze ta mgła, będąc w niej, powodowała? Zanieczyszczała ją bardzo. Myśli. Tak jakby odłączała myślenie. Powodowała, że nie była w stanie samodzielnie myśleć. Przeobrażała wszystko. Każdy dźwięk, każdy obraz. Nawet wydobywane dźwięki z niej były inne, niż ona chciała je wyprodukować. Ja widzę, że ogromne spięcie, przeogromne spięcie w niej wywoływała ta mgła. Okej, okay, w porządku. Zobaczymy teraz tylko szybko jeszcze raz, ale z góry, wszystkie te połączenia Paulinki. Zrobimy to poprzez Ciebie, Elu. To są połączenia głównie karmiczne. Ma ogrom połączeń karmicznych. Połączeń energetycznych ma dużo mniej niż karmicznych. Karmiczne to informacja dla Krysi. Karmiczne polegają na tym, że przeżyło się coś bardzo, bardzo trudnego, ciężkiego. Zaangażowanych było bardzo dużo emocji w to. I ciężko to rozerwać, ponieważ te emocje cały czas są aktualne. I potem już sytuacji się nie pamięta, ale emocje pozostają i czasem nie wiadomo skąd. Człowiek na przykład jest bardzo strachliwy, boi się jakiejś sytuacji, tak? Albo na przykład choruje na jakąś chorobę i nie wiadomo dlaczego tak się dzieje. Nie można znaleźć przyczyny medycznie. Energetyczne są dużo lżejsze. Nie są związane z takim silnym, wspólnym przeżyciem. Są bardziej takim porozumieniem, zgodą na tym, na to, żeby się połączyć. Jest różnica. Dobrze. Elu, Paulinka powiedziała, że nie tylko ta ciemna mgła łączy tych wszystkich ludzi ze sobą. Zobacz, jak ty to, powiedz, jak ty to widzisz. Co łączy mgła i jaki to ma wpływ na nich wszystkich? Znaczy tak, oni łączą się ze sobą, wszyscy. To jest naprawdę jeden wielki kocioł. Te połączenia karmiczne są też pomiędzy nimi. Na przykład jest mężczyzna i Paulinka połączeni karmicznie, ale ten mężczyzna jest połączony karmicznie z kolejną osobą, która jest połączona z Paulinką. Także ta sieć połączeń karmicznych jest bardzo, bardzo silna. Okej. Okay. I wieloosobowa, można powiedzieć. Wieloosobowa. Jedna osoba może mieć, nie wiem, tysiące połączeń karmicznych i być jeszcze z Paulinką połączona. Także ta wymiana tych emocji, tych myśli, tych energii
jest po prostu nie do opisania. A dlaczego to właśnie Paulinka tak najmocniej z nich wszystkich, przynajmniej z tych, o których wiem, jakby najmocniej dostała, w cudzysłowie, czyli najwięcej ma problemów zdrowotnych i nie tylko. U niej te połączenia karmiczne trwają już bardzo długo. Ja widzę bardzo dużo osób, które mają podobną sytuację jak ona. Tylko zależy od tego, jak długo i jak silne, jak wiele jest tych połączeń karmicznych. U Paulinki trwa to bardzo długo i tych połączeń jest przerażająco dużo. To znaczy, że jest niezwykle doświadczona. Wiele razy urodziła się już na Ziemi. Jak wiele? Można liczyć w tysiącach. Nie, to były zazwyczaj krótkie życia. To nie były życia trwające, nie wiem, 70-80 lat. Krótkie, intensywne, bolesne, przerażające życie. Mówi się, że stara dusza albo dojrzała dusza. I określa się takie osoby, które są bardzo doświadczone, mądre, które chętnie doradzają innym ludziom. Wydaje się, że Paulinka też ma ogromną ilość doświadczeń, ale jednocześnie też bardzo, bardzo cierpi, bardzo wiele dolegliwości ma w swoim ciele fizycznym, w ogóle w życiu. Ma bardzo trudne życie. Tak, to prawda. Dlaczego tak jest? Dlaczego ilość tych przeżyć nie przekłada się na mądrość i dojrzałość, świadomość? Ponieważ połączenia, które ciągle powstają, wpływają na nią. Te choroby, które ona dzisiaj ma w sobie, to jest efekt tych połączeń wszystkich, które ona ze sobą niesie. Które z tych połączeń jest najbardziej kluczowe, najbardziej pierwotne, najważniejsze? Ja tu widzę połączenie z jednym mężczyzną. Czyli nie z mamą. Nie, to nie jest pierwotne połączenie karmiczne. Kim ten mężczyzna ma obecnie ciało fizyczne? Tak, jest u schyłku życia. Paulinka go zna, w sensie mają kontakt fizyczny teraz? Fizyczny nie. Nie. Czyli są zupełnie obcymi ludźmi, nie znają tak. się, mieszkają w są różnych miejscach, nie poznali na się. Na świecie. Okej. Okay. Co przeżyli razem? Zapytaj Paulinki. Na pewno pamięta to, co łączy ich. Dużo gwałtów, przemocy, cierpienia, bólu fizycznego i psychicznego. Okej. Okay. Ten mężczyzna jest obecnie u schyłku życia. A jakie było jego życie? Nie był łatwym człowiekiem, despotycznym. Nie był żadnym kryminalistą, ale nie traktował ludzi dobrze. Kilka razy żonaty, żadne małżeństwo nie przetrwało. Dzieci nie chcą mieć z nim kontaktu. Okej, czyli też łatwo mu nie jest. I innym z nim nie jest łatwo. Czy ta więź z Paulinką energetyczna w jakiś sposób wpływa na niego i wpływała przez całe życie? Tak, też był dosyć chorobliwym człowiekiem i miały się go przeróżne choroby. Ja widzę tutaj cukrzycę, osteoporoza, jakieś migreny, jakieś napady padaczkowe. Okej. Paulinka również miała padaczkę, miała zdiagnozowaną. I to był taki bardzo ważny moment w jej życiu, ponieważ przed pierwszym atakiem mówiła, była, mama nauczyła ją chodzić, więc potrafiła się jako tako poruszać. Po tym pierwszym ataku epilepsji przestała mówić. Pogorszyło się bardzo silnie. Co jest pierwotną przyczyną tych ataków padaczkowych? Zanieczyszczenie w niej. Czy to zanieczyszczenie idące również od tego mężczyzny ma coś z tym wspólnego? Też od tego mężczyzny. Czyli to ataki epilepsji szły od niego, czy od niej do niego? Od niego, on jest starszy. On jest starszy.
Okej. U niego te ataki epilepsji zaczęły się około 30 roku życia. Paulinki jeszcze nie było. Paulinki jeszcze nie było. Okej. Ale przeżywał jeszcze później, przez resztę życia. Przejdziemy przez punkty, żeby lepiej Paulinka coraz lepiej rozumiała, co z czego wynika. Krysia słucha wszystkiego i obserwuje, ponieważ wszystko to, co się dzieje, dotyczy jej. Jeśli są tu również inne osoby, które zna w tym momencie, może zwrócić ich uwagę. Wszyscy słuchają i obserwują siebie. Paulinka bardzo się denerwuje, krzyczy, gryzie palce, bije się w głowie. Miewa mnóstwo lęków, czasem w nocy krzyczy, jest bardzo wystraszona. Co jest przyczyną tego? Pierwsze, straszy ją też ta mgła, która była w niej. Po drugie, myśli, które słyszy, bije się w główkę, ona nie potrafi powiedzieć, co jej jest, ale słyszy myśli, bardzo niefajne myśli osób, z którymi jest połączona. Ona słyszy krzyki konających osób. Ona czuje ból osób, które umierają. Ona gryzie paluszki z bólu. Czasami ona nie potrafi powiedzieć, mamo, boli mnie, dlatego wyraża to w ten sposób. Ten krzyk, te nerwy, to czasami są nerwy nie jej, tylko tych osób, z którymi jest połączona. Ale Ta czuję, agresja, taka, czuję czuje ich wszystko myśli jak i czuję ich swoje. ból, jak swoje. Krysia też jest połączona z tymi wszystkimi osobami, ale nie czuje tego bólu. Dlaczego Paulinka? Nie w takim stopniu jak Paulinka. Ona nie ma aż tyle połączeń karmicznych, co Paulinka. Okej. Czyli ilość przekłada się tutaj też na jakość. Dobrze. Paulinka nie mówi, nie okazuje potrzeb fizjologicznych. Jaka jest tutaj przyczyna? To tak jakby ją odcięło od tego. Ciało fizyczne jakby zostało odcięte od, nie wiem jak to określić, od nie zmysłów, od nie jest, mózg nie jest w stanie zweryfikować, że ona teraz chce siusiu albo jest głodna. Tak jakby odcięło jej, nie wiem, wyrażanie, odczucia tego. Przyjrzyjmy się na poziomie subtelnym jej układowi nerwowemu. Wszystkim neuronom, mózgowi, zobacz, jak wyglądają połączenia. Impulsy wszelkie. Są jakby porozdzierane, są poodłączane, są poszarpane. To jakby nic nie styka się ze sobą. Okej. Czy coś blokuje te połączenia? Prędzej uszkodzenia tych nerwów sprawiają, że one nie mogą się jakby na nowo połączyć. Ja zbliżając to, powiększając, zoomując to, tak jakby te odcięte końcówki były powleczone jakąś właśnie energią, zanieczyszczoną energią, która nie może się złączyć, bo nie jest kompatybilna. To jakby odpychała się od siebie. Ta energia skąd pochodzi? Z tych osób, od tych osób. Okay. To jest mieszanka zanieczyszczeń wszelkiego rodzaju. Jasne. Czyli jej układ neuronalny nie może funkcjonować prawidłowo, ponieważ zanieczyszczona jest cudzą energią o takiej częstotliwości, która nie pozwala na przechodzenie impulsów w ramach niej samej. Dokładnie, w ramach życia. Dlatego jej mózg nie rozumie, że chce jej się siusiu. Na przykład. Nie potrafi zinterpretować, albo że jest głodna, albo że chce jej się pić. Trzeba to wszystko zgadywać. Dokładnie. Obserwować. I Krysia, jako jej mama, to wszystko z zewnątrz widzi. Ona to jakby rozumie poprzez połączenie z nią. No właśnie, zobacz, jak to się odbywa, że Paulinka nie rozumie, nie widzi tego, a Krysia może. To też jest bardzo ciekawe, też subtelnie oglądamy. One porozumiewają się też na poziomie subtelnym. Telepatia to tutaj to raczej nie, ale na poziomie subtelnym ona intuicyjnie wie poprzez to połączenie, poprzez to zlanie, bo tak naprawdę tak jakby one były, jedna była częścią drugiej, w cudzysłowie mówię. I ona czuje potrzeby Paulinki jak swoje. Czyli stała czasami. Się układem neuronalnym Dokładnie. Paulinki, po prostu. Takim zewnętrznym mózgiem.
Dokładnie. Okej. O epilepsji już wiemy. Przyczyna, czy jest przyczyna energetyczna, małogłowia. Paulinka ma ponad 20 lat, ale wygląda na małą dziewczynkę cały czas. Ta mała dziewczynka, ta postać dziecka, to jakby cały czas jej towarzyszyła z życia na życie. Ona nigdy nie dorastała jako kobieta, nie miała takiej okazji. Tutaj to zatrzymanie, mam wrażenie, jakby chciała zatrzymać się w tym okresie dziecięcym, aby nie dojść do punktu śmierci w rozwoju. Także to zatrzymanie się na poziomie małej dziewczynki, tak jakby było, w cudzysłowie mówię, również samoobroną jej ciała, aby nie dorosnąć. A czy Paulinka wie, jak to jest być dorosłą kobietą? Nie. Nie miała nigdy takiego doświadczenia, więc też boi się być dorosłą kobietą. Dokładnie. Boi się być taka jak mama. Nie wie, jak to jest urodzić swoje dziecko. Tak. Rozumiemy. Paulinka sama szuka melodii przy zabawkach. Przy niektórych, na niektóre bardzo źle reaguje. Jaka jest przyczyna tego? Szuka melodii. Ona ma w pamięci to wspomnienie pięknej melodii, śpiewania. Kiedy mama jej śpiewała. Dokładnie. Tej radości. Wysokie, takie bardzo mechaniczne dźwięki sprawiają ból w jej głowie, ponieważ te połączenia są ponadrywane. Ona niektóre dźwięki odczuwa dziesięciokrotnie głośniej niż my. No właśnie, no właśnie. To spróbujmy razem z Paulinką poszukać takiej częstotliwości, która jest dla niej przyjemna, która nie kaleczy i nie sprawia bólu. Niech zanuci. Przepuść, Elu, proszę. Ten dźwięk. Albo te dźwięki. Co słyszysz? Jakąś kołysankę, ale bardzo delikatną, taką spokojną, Czy na dobranoc. mogłabyś zanucić to teraz? Proszę. Jakaś stara kołysanka, przychodzi do mnie nordycka jakaś, bardzo delikatna, opowiadająca o morzu, o spokoju, o delikatnym szumie fal. Nie ma wysokich dźwięków i nie ma bardzo niskich dźwięków. Nie ma dużego wahania w dźwiękach. Bardzo dobrze. I teraz użyjemy tego dźwięku i zobaczymy, co się dzieje z tymi zanieczyszczeniami na poziomie neuronalnym u Paulinki. Odtwarzasz ten dźwięk. Odtwarzasz. Krysia zaczyna razem z tobą, a razem z Krysią Paulinka. Bardzo cichutko i bardzo spokojnie. Obserwujesz, Elu. Ty nadałaś tylko rytmu. Słyszałaś to? Co się dzieje? Jakby pojawia się, produkuje się w niej takie bezpieczeństwo i spokój. Dobrze. To taka ta tonacja, taka spokojna, taka, można by powiedzieć, monotonna. Dla niej wcale nie jest monotonna. Na ten moment to jest najlepsza wibracja dla niej. Dobrze. Czy nuci ją już sama? Próbuje. Dobrze. Powtarza po nas. Dobrze. Bardzo dobrze. Niech zostanie z tą tonacją. Śpiewa, a my sprawdzimy resztę punktów. Za chwilę do niej wrócimy. Zobaczymy, jaki to daje efekt. Zobaczymy, na ile jest sprawcza.
Zrozumiała Paulinka? Tak. Dobrze. Paulinka ma tak zwane gotyckie podniebienie. Czy jest przyczyna ezoteryczna tego? To jest efekt zanieczyszczeń i jakby przeniesienie tej choroby, to połączenie pomiędzy tą osobą akurat jest też bardzo intensywne. Tym mężczyzną, tak? Nie, innej osoby. Jeszcze innej osoby. Tak. Okej. Dlaczego Paulinka? No właśnie, to może inaczej. 10 lat temu w szkole Paulinka miała wypadek. Krysia nie wie, co się wydarzyło. Nikt tak naprawdę nie chciał i do dziś nie chce powiedzieć, co się wydarzyło. Natomiast od tamtej pory Paulinka ma problem z nóżką i przesunięcie biodra. Taki był efekt. Ja tu mam informację, że oni zapomnieli o tym. Oni też nie wiedzą, co się wydarzyło tak do końca. Czyli kto? Po pierwsze ta mgła, która w niej była, tak ona ją to tak nazwała. Coś pokierowało tymi ludźmi tak, aby jej stała się krzywda. Czyli ta mgła miała coś do czynienia tutaj. Tak, Coś zrobiła. Ale nas mgła nie dotyczy. My możemy zobaczyć, co się wydarzyło. Paulinka dosyć dobrze sobie radziła. Tak. To jakby trzeba było ją troszeczkę ubezwłasnowolnić, aby nie radziła sobie, aby była bardziej zależna. Tutaj to życie też nie miało dla niej trwać tak długo, jak trwa teraz. Były próby tego, aby Paulinka nie żyła tak długo. Aby zakończyć to życie wcześniej. Jasne. Jasne, czyli za dobrze sobie radziła. Za dobrze sobie lekarze radziła, powiedzieli, jak na to działo. Kiedy Paulinka się urodziła, lekarze powiedzieli, że nie będzie chodziła. Jednak nauczyła się chodzić. To wielka praca, wielkie staranie jej mamy, Krysi. Nauczyła się chodzić, nauczyła się mówić. Aż do pierwszego ataku epilepsji mówiła. Chodziła do szkoły. No właśnie, czy coś, cała ta miłość i praca, ogrom pracy, które włożyła Krysia w te relacje, w swoją córkę, potrafi przekroczyć zanieczyszczenia i uszkodzenia układu neuronalnego? Przekroczyć może nie, wspomóc. To co tak zrobiła jak... Krysia razem z Paulinką? Że niemożliwe stało się możliwe wtedy. One się zbuntowały przeznaczeniem. Przeznaczeniem, mówię, przeznaczeniem, w cudzysłowie. One powiedziały, że wtedy nawet sobie obiecały, jak przy tym wtopieniu się. Nie damy się temu, co było wcześniej. Paulinka chciała w końcu dorosnąć. Bardzo ważne słowo tutaj padło. Nie damy się przeznaczeniu. A co jest tym przeznaczeniem? Chciałabym poznać przeznaczenie Paulinki. Niech się zjawi. Przeznaczenie, zapraszamy. Pojawił się. Kto się pojawił? Kto jest przeznaczeniem Paulinki? Paulinka mówi, że on wygląda bardzo podobnie. To jest istota humanoidalna. Nazwijmy to w ten sposób. Dobrze. Ta istota humanoidalna ma coś wspólnego z mgłą? Tak. A kim jest mgła? Jest duch ludzki. Ach, duch ludzki. Kobiety, mężczyzny? Mężczyzny. A zna tego starca, z którym Paulinka jest połączona? Tak. Który jej przekazał epilepsję? Tak. Przy nim też jest? Tak. W nim też mieszka? Przechodzi przez niego. Przechodzi przez niego. A Krysię zna? Zna. I przez Krysię też przechodzi?
Dotykają. On nie zawsze jest w Paulince. On Okej. łazi od jednego do drugiego. Czyli po całym tym, po całej tej sieci połączeń sobie chodzi. I miesza. Zanieczyszcza. Jedną osobę, drugą. Tak? Tak. Czy był przy Paulince, kiedy rodziła się, kiedy przychodziła na świat? Tak. I co zrobił? Co zrobił? Co robił On wtedy? nawet w niej był On w nawet... momencie przyjścia. Dobra. Co robił w niej? Wiesz co, to wygląda tak, jakby bardzo ją zanieczyścił w momencie porodu. Kim ją zanieczyścił? Wiesz co, całym tym syfem za przeproszeniem. Wiedział, że Ale się nie. rodzi? Wiedział, że się rodzi, ale nie zanieczyścił ją na tyle, aby umarła. Wiedział, jak i czym ją zaczyścić, w jakiej dawce, że tak się wyrażę, aby żyła A skąd jeszcze. wiedział? On wie, że to jest małe ciało. On jakby czuł możliwości tego ciała. Okej. Bo sam Elu, kiedyś miał ciało, czy więc... pozwolisz mi z nim porozmawiać? Okej. Zadbasz o siebie? To też, to pozwól mi. Duchu? Słyszysz mnie, duchu? Zastanawiam się, czy powiedzieć do ciebie ludzki, bo to, co robisz, to nie wydaje mi się być ludzkie. Dlatego mi przez gardło nie przeszło, duchu ludzki. Skąd takie pomysły? Dlaczego taki jesteś? Po prostu tak robię i tak. Ale dlaczego tak robisz? Bo chcę. A dlaczego tak chcesz? Mam Dlaczego? taką potrzebę. Co to za potrzeba? Bawi mnie to. Co cię bawi? Odwiedzanie innych. Co cię jeszcze bawi? Mieszanie. Sprawianie, że ludzie są zagubieni. Że się motają. Radość ci to sprawia, czy jakieś inne uczucia? Może nie nazwałbym tego radością. A jakie uczucia w tobie się budzą wtedy, kiedy oni się motają i są zagubieni? To jest prędzej ciekawość, jak oni reagują na to. Jest taki moment, w którym może ci się to znudzić w końcu? Nie wiem. Na razie ci się nie znudziło? Nie. A jak wiele ziemskich lat tak mieszasz pomiędzy ludźmi, co? Nie wiem, nie liczę. No to policz teraz. Ile to już lat mieszasz? Około 1000. 1000 lat mieszania między... Jeszcze cały czas ci się nie znudziło? Nie. To bo jak wiesz, rzeczywiście. tam nie ma czasu. Ale robienie tak cały czas tego samego i mieszanie, to powiem ci, nawet przy najbardziej fascynujących zabawach jest to w końcu nudne, monotonne i beznadziejne. To powiedziało ciało fizyczne. Nie. Bo gdyby esencja tak bardzo, czy dusza, jak zwał, tak zwał, tak bardzo rajcowała się monotonią, to by nie szukała doświadczeń, inności, nie byłaby taka ciekawa, jak jest. A twoja najwidoczniej nie jest ciekawa, ani kreatywna. Jesteś jak robotnik na taśmie. I cały czas cię to fascynuje. Cały czas. Niczego się z tego nie nauczyłeś. Obserwujesz cały czas to samo. No rzeczywiście, fascynujące. Ale ja mam inne pytanie. Duchu, czy możesz przestać to robić? Czy możesz przestać to robić? Czy jest taka możliwość, czy jest taka opcja? Pewnie gdybym chciał, to bym przestał. To przestań. No nie chcę. Eksperymentalnie.
Zadecyduj o tym, że przestajesz. Nie chcę. Bo nie możesz. Tak samo jak nie możesz stąd odejść. Jesteś jak taki smród po gaciach, który pałęta się. Przez jednych widzianych, przez innych nie. Nieważny, zapomniany. Smutny. I nie możesz nic więcej zrobić. Od setek lat tylko chodzisz i mieszasz, bo nic nie jest innego dla ciebie dostępne. Nic innego nie widzisz i nie zobaczysz. Zostaw mnie, Zelo. Elu, rozłącz się. Jestem. Co Paulinka na to? Stoi i patrzy. Powiedz jej, że on był kiedyś człowiekiem. No mi ciężko jej to sobie wyobrazić, jakim człowiekiem on był. Ale był. Ale był. Co takiego się stało, że nie może już być człowiekiem? Ona mówi, zagubił się bardzo. On nie chce być człowiekiem już. Mhm. Ma większą jakby, ma większe pole do popisu, większą moc. Ale może być człowiekiem, czy nie? Ona mówi, chyba już nie. Mhm. On jest za czarny, mówi. Więc nawet nie może mieć ciała fizycznego. Mhm. Ale też nie może odejść nigdzie. Nie może być samodzielny ani wolny. I to jest jedyna rzecz, którą jest w stanie robić. To, co mu powiedziałam właśnie. Od 1000 lat łazi i miesza. Jak robotnik na taśmie. Nie obrażając robotnika. Tylko robotnik robi to kilka godzin dziennie i wraca do domu, ma weekendy, a po latach emeryturę. A on od 1000 lat robi to 24 na dobę. Jeśli patrzymy na to z perspektywy człowieka, jesteśmy ludźmi żyjącymi na ziemi. Więc to jest dla nas właściwa perspektywa. Widzi Paulinka? To jest jego perspektywa, a Paulinki perspektywa jest jeszcze taka, że kiedy już wie, kim on jest, to może zadecydować, czy się go boi, czy się go nie boi. Czy pozwala mu do siebie wchodzić, czy nie. Bo nie jest żadną mgłą. Jest bardzo zagubionym, byłym człowiekiem. Ona nie chce go już. I nawet się go nie boi już tak bardzo. Okej. Okay. Czy teraz on może w nią wejść? Kiedy Paulinka nie. się go nie boi. Nie. Zapytaj Krysi, czy boi się go. Krysia się go nie boi. Czy może wejść do Krysi? Nie. Czy jest jeszcze ktoś, kto przestał się bać? Z całej tej sieci. Są? Są ludzie. Czy może wejść w którąś z tych osób? Nie, na ten moment nie. Nie może. Czyli może wejść tylko w tę osobę, która się go boi. Dokładnie. To ważna informacja, którą rozgłaszam do wszystkich. I Paulinka, śpiewając swoją kołysankę w swoim spokojnym tempie, również przekazuje te informacje. A Krysia też. Dociera z trzech stron. Do wszystkich. Co się dzieje teraz z tą mgłą? Czyli z duchem. On jakby się oddala od niej. W ogóle jakby oddalał się. Jakby się oddalał. Okay. Jakby się oddalał. Zabiera ze sobą zanieczyszczenia. Wszystkie swoje zanieczyszczenia. Ponieważ Paulinka już ich nie chce. Krysia pewnie też. I każdy, kto ich nie chce, również wypuszcza je z siebie. To nie wasze. Jak wygląda to oddalanie się tego ducha od nich? Wiesz, to wygląda w ten sposób, jakby on, jakby z niej wychodziła mgła.
i z Krysi, i z Paulinki, i z innych osób, to jakby strumienie mgły wychodziły właśnie z poszczególnych esencji, z poszczególnych osób. A Dobrze. on jakby robi się mniejszy i mniejszy. Jest takie, nie ma go. Dobrze. Co się dzieje z neuronami i z układem nerwowym w ogóle, w całości u Paulinki teraz? Są jeszcze zanieczyszczenia niepochodzące od niego, tylko od innych osób, ale one już są, nie są takie grube, nie są takie mocne. Dobrze. Ale ona dalej pracuje nad tą melodią. Zmieniła troszeczkę częstotliwość tej melodii. Na jaką? Tam jest więcej radości teraz. Nie jest taka bardzo monotonna, tylko to daje więcej takiej radości ze śpiewania. O, dobrze. Ma więcej odwagi. Bardzo dobrze. Czy to, że ten duch wyszedł, że pozbyłyśmy się go, pomaga? Bardzo pomogło. Dobrze, bardzo dobrze. Jest bardzo dzielna, wspaniała. Okej. Wiemy, że jest jeszcze wiele zanieczyszczeń i wiele związków karmicznych, wiele przeżyła. Ale wiemy też, że jakaś istota humanoidalna się tu pojawiła. A Krysia początkowo napisała mi, że widzi przy Paulince dziwne istoty. Kogo widuje Krysia? I dlaczego widywała je przy Paulince? Ona widywała tego ducha, widywała inne postacie, które też krążyły wokół mnie, bo to połączenie karmiczne nie są tylko z żywymi istotami. Jasne. Są też duchy, które też Krysia mogła zobaczyć, ponieważ jest połączona z Paulinką. Paulinka, jak sama powiedziała, ona potrafiła widzieć. Krysia wtedy nie, ale ona, będąc z nią połączona, jakby widziała jej oczami. Jasne. Ona czuła. No to czas, żeby te wszystkie istoty, wszystkie byty też się pojawiły tutaj. Bo Krysia widziała je w bardzo szczególny sposób. Ja w tej chwili nie pamiętam, jakie to były postacie, ale Krysia nie widziała ich jako duchy ludzkie, czy istoty humanoidalne. Chyba smocze, tak, Krysiu? Różnych. Wiesz, ona widziała je w ten sposób, na co pozwalał jej strach. Jakaś, powiedzmy, jakaś energia przybrała taką postać, której Krysia również się bała. Okay. Aby ona też, wzbudzić w niej niepokój, lęk, strach. Czyli fakt, że widziała Krysia, jest ok, tylko niekoniecznie w tej formie. W tej formie, w jakiej rzeczywiście. Aczkolwiek forma tutaj nie ma znaczenia. Nie ma żadnego znaczenia. Fakt jest, że ona to widziała. Jasne, jasne. Rozumie teraz? Krysia, Paulinka też je widuje? Też. I też to z tego powodu czasem budzi się w nocy wystraszona? Bo przychodzą do niej, tak? I co robią? Straszą ją, dotykają. Wchodzą, przechodzą przez nią. To jest dla niej bardzo nieprzyjemne uczucie. Ona tego nie chce. To jest ból dla niej. To ciałko jest już, jest bardzo zmęczone, jest bardzo obolałe. Zrozumiała, dlaczego ten duch mógł w nią wchodzić. Mógł, ponieważ się go bała. I tym lękiem przyciągała go. Ponieważ on sam cały był lękiem. I dochodziło do połączenia. To tak jak w radio. Jeżeli chcesz odebrać jakąś stację, jakąś radiostację, to musisz ustawić częstotliwość. I ten lęk jest taką częstotliwością, dzięki której można się wzajemnie odebrać. Na jakich częstotliwościach łączy się z tymi wszystkimi, którzy przychodzą do niej w nocy i straszą ją? Ból. Okej. To przede wszystkim ból, jakby niemoc. Przychodzi do mnie pragnienie. Strach. Są takie bardzo podstawowe częstotliwości. Okej. Częstotliwości bardzo podstawowe, bardzo fizjologiczne, można by powiedzieć. No a ta istota humanoidalna pojawiła się na wezwanie przeznaczenia.
Tak jest? Tak. A z tobą chciałabym zamienić dwa słowa. Pozwolisz, Elu? Przeznaczenie. Piękne imię. Prawda? Jesteś przeznaczeniem Paulinki. Poniekąd. No co to znaczy? Wytłumacz. Przeznaczenie sama sobie nadała. Jakie sobie nadała przeznaczenie? Właśnie takie. Ten Czyli jaki? kierunek. Ten kierunek, czyli jaki? Nazwij to po swojemu. Samodestrukcji. Co w niej powoduje tę samodestrukcję? Ona sama, sam sabotaż względem siebie. Co konkretnie robi, że na przykład nie może chodzić? Dalej zbiera. Chodzi o te zanieczyszczenia? Ok. A co uruchamia, co prowokuje w sobie, że nie może mówić? To jest już efekt. Ok, to już efekt. A to, że tak bardzo boi się być samodzielna. Że Ona jest... na to wszystko sama sobie pozwoliła. No dobrze, a ty kim jesteś dla niej w takim razie? Skoro ona tak sama się niszczy, sama zbiera, sama pozwala. Kim ty jesteś? Jestem przy niej od zawsze. Ale kim jesteś? Kim jesteś? Bo już wiem, że nie jesteś jej przeznaczeniem. Powiedziałeś Jestem sam. Jestem jej częścią. Czyli kim? Jej częścią. Jej częścią. To wszystko? Tak. A dlaczego jesteś poza nią? A nie w niej? Tak jest mi łatwiej. Dlaczego? Nie pasuje do niej, aby wejść w nią. Nie pasujesz? Nie. A co was różni? Spójrz na nią, spójrz na mnie. No dobra, na nią patrzę, już wiem, że jest bardzo zanieczyszczona. A co z tobą jest nie tak, albo bardzo tak, że nie pasujesz? Wszystko w niej jest inne. Co takiego stało się, że ona jest podzielona na dwie części, że jesteś jej częścią, ale jesteś poza nią i jesteś kompletnie inny niż ona? Co się wydarzyło? Co się wydarzyło? Jestem zapomnianą częścią, odrzuconą częścią. Chciałbyś przypomnieć o sobie? Nie. Podoba ci się bycie niepasującą częścią? Przyzwyczaiłem się. Ale no ja wiem, że przyzwyczajenie może stać się drugą naturą. Ale ja jednej rzeczy nie rozumiem. Zawołałam przeznaczenie. Przyszedłeś ty. Kiedy pytam ciebie o przeznaczenie Pauliny, mówisz, że ona sama sobie to przeznaczenie nadaje. No to jak to jest? Nie skłamałam. No to wytłumacz mi to jaśniej, bo ja może powiedziałem, że jestem jej częścią. To prawda, ale nie jesteś jej przeznaczeniem. Ale przyszedłeś. Ale tak. Przyszedłeś, jestem kiedy. Jej częścią, odrzuconą częścią. Rozumiem, ale dlaczego przyszedłeś, kiedy zapytałam o przeznaczenie? Dlaczego? Przypominam o sobie. Czyli jednak chcesz, żeby Paulina wiedziała o tobie, przypomniała sobie. To powiedz. Opowiedz o sobie. Słuchamy. Nie chcę. Zostaw mnie z Elą. Elu, rozłącz się. Jestem. Trochę to schizofreniczne. Bardzo. Chcę o sobie przypomnieć, ale nie chcę. Chcę o sobie powiedzieć, ale nie chcę. Wołam mu przeznaczenie, przychodzi, a potem mówi, że nie jest przeznaczeniem. El, powiedz, kim jest?
ten ktoś, który się przedstawia, z kim rozmawiałam właśnie. On nie kłamał tak na dobrą sprawę. On jakby chciał, aby ona sama sobie przypomniała. Zadaje jej ból, ale chce, żeby sama przypomniała sobie, kim on jest, czym on jest tak naprawdę. Co ona jemu zrobiła, że on robi jej w ten sam sposób. Utrzymuje ją w zapomnieniu, tak samo jak ona zapomniała o nim. Chciałaby Teraz mówi, spróbuj się obudzić. Chciałaby Paulinka podejść do niego? Dotknąć go, czy nie? Pójdzie, jest przy niej. Krysia, jestem ja, ona mówi, że podejdzie. Nie Dobrze. Czuje obawy przed nim, ona czuje, że coś bardzo dziwne, dziwny jakiś stosunek do niego. Jak niech nazwie ten dziwny stosunek? Obojętny, chłodny, ale coś do niej, coś ją do niego ciągnie, ona mówi. Dobrze, to skoncentruję się na tym, co ciągnie. Ona mówi jakiś zapis, jakaś informacja, jakaś przeciwstawna część jej. Odczyta zapis. Ona mówi czysto, czysto informacyjne. No. Co to za informacja? Czytamy. Ona mówi przeciwstawność. Przeciwstawność, tak? Odwrotność. Odrzucenie. Stagnacja jakaś. Przeobrażenie. Wygnanie. Małostkowość. Takie, ona mówi, analizując każdą informację, przychodzą za każdym razem inne słowa. Dobrze, w porządku. To teraz ogląda całą swoją linię czasową i niech powie, w jaki sposób przekładało się aż do dziś, ale szczególnie dziś, w jej dzisiejszym życiu. To wszystko w tych zapisach. Jak to się przekłada na jej życie, na jej fizyczne doświadczenia? To tak jakby każdy zapis w nim, bo on jest jakąś formą zapisu, to nie jest energia, tak? Wiemy. Więc jakby każdy element jego zapisu manifestował się w każdym jej życiu. I w tym życiu jaki procent tych zapisów się manifestuje? 50 do 70. To bardzo dużo. A te połączenia karmiczne z nimi wszystkimi, w jakim stopniu manifestują się? W jej życiu? Tak. Jeżeli chodzi o te zapisy, czyli te zapisy, czy manifestują się również w tych połączeniach karmicznych? O, może tak. Tak. To jest też to. Choroby? Tak. Też. Również to, że czuje się częścią swojej mamy i jest wczepiona w jej plecy? To też jest tam zapisane. Tak. Czyli próba połączenia. Czyli przyczyną jej problemów nie jest duch, którego już przy niej nie ma. Nie są nawet połączenia karmiczne. Nie są połączenia energetyczne. Nie są te wszystkie doświadczenia. A to coś, co właśnie odkryła. Czyli zapisy i ta część niej, która nazwała się przeznaczeniem. Dobrze rozumiem? Tak. Coś chciałaby Paulinka jeszcze dodać tutaj? Ona nie bardzo jeszcze nie do końca to rozumie, ale ona czuje, że coś jest. To niech powie, jak rozumie. Co rozumie? Ona rozumie, że ta istota składa się z martwych cząsteczek. Dobrze. Ona go po prostu rozbiera z tej formy, tak? I układa go tak, jakby układała coś w szafie albo w zeszycie coś zapisywała. Dobrze. Ona porównuje to ze sobą. Analizuje, w sensie porównuje. I mówi to tak, jakbym jedną swoją cząstkę
jedną jego porównała, to jakby była po prostu obkręcona, jakby wyciągnąć z niej światło. I mają taką samą formę, tylko że ta jest bez światła, a ta jest ze światłem. Czyli Ona ona mówi, to tak jakby, jakbym część siebie pozbawiła światła i wyrzuciła. Ale to mówi, do mnie pasuje. Niby nie pasuje, a pasuje. I dlatego może być nazwane to przeznaczeniem. A można coś z tym zrobić? Ona mówi, można przywrócić temu światło. Chcesz? To pytanie do Paulinki. Ona mówi, martwość nie jest dobra. Bardzo często czułam się martwa. Właśnie, może to właśnie dlatego. Dobrze, Mówi, to spróbujmy. pozwolę temu przywrócić życie. Dobrze, próbujemy. Zapala każdą takie plup, 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 jakby bąbelki zapalała, bańki takie dotykała. I każda z nich zaczęła się na nowo iskrzyć, jarzyć swoim światłem Wszystkie właśnie. Palą się? Nie wszystkie, nie. Niektóre nie należą do niej, ona mówi. Mówi, te nie należą do mnie, odrzuca je. Dobrze, bardzo dobrze. Jak będzie gotowa, niech powie. Ma. Czy teraz mogę porozmawiać z przeznaczeniem? Przeznaczenie? Tak. Jak się czujesz? Teraz lepiej. A teraz możesz wytłumaczyć, kim jesteś? I odrzuconą częścią. Niechcianą. Zapomnianą. Ale teraz już oddzieloną. Jesteś przypomniany i chciany. Przywrócony. Tak czy nie? Tylko nie chcę, nie wiem, czy chcę się z nią łączyć na nowo. A ona chce się z tobą łączyć na nowo? Nie. To jaki masz pomysł na siebie? Odrębną częścią nie mogę być. Dlaczego? Bo pochodzę od niej. Połączyć się nie chcesz. Odłączyć się nie możesz. Więc jaki masz pomysł na siebie? Masz jakiś pomysł, czy nie? To zostaw mnie z Paulinką. Paulinko? Tak. On nie wie, co ze sobą zrobić, a ty? Mogłabym spróbować. Sprawić, że będzie taki bardzo neutralny, bez żadnych zabarwień. Dobrze, spróbuj, wtedy zobaczmy. Nie zrobię mu krzywdy i nie będę musiała się z nim łączyć na nowo. Spróbujmy. Rozpłynę się. Jak się czujesz teraz? Bez zobowiązań. Bez ciężaru. Gdzie jest twoje przeznaczenie? Nie mam przeznaczenia. To znaczy, że teraz jest taki moment, w którym możesz zacząć budować swoje życie na nowo? Organizować je, planować i decydować o nim? Mogę spróbować. Dobrze. Wiemy, że masz ogromną ilość zanieczyszczeń na poziomie subtelnym, fizycznym. Wiemy też, że jest ogromna ilość zapisów, traum i połączeń karmicznych i energetycznych z innymi. Co byś chciała zrobić z tym wszystkim? Wyciągnąć to. Dobrze. Pozbyć się tego. Dobrze. I patrz od razu, co się dzieje z twoim fizycznym ciałem. Czy ma to na ciebie fizyczny wpływ? Jak się czuje ciało fizyczne? Jak reaguje? Taki lekki oszołomienie. Może lekki zawrót głowy. To pogłasz swoją głowę.
Zadbaj o swoją głowę. Ukołysz się. Śpiewam dalej. Dobrze. Co się dzieje? Opowiadaj, mów do mnie. Główka się uspokaja. Może trochę włosy swędzą. Ale to jest ok. To jest takie bardziej mrowienie. Takie bardzo przywracające do życia. O, w ten sposób. Dobrze. Taka dawka energii, której głowa nie pamięta. Dobrze, głowa wraca do życia. Co się Oczy. dzieje z neuronami? Powoli połączenia odnawiają się. Powolutku. Kiedyś medycyna myślała, że neurony jak zginą, to już pozamiatane. Teraz wiemy, że mają niezwykłe możliwości regeneracji. Tak się właśnie dzieje? Tak. Możesz wesprzeć jeszcze mocniej ten proces regeneracji? Tak, ale będę robić to pomału. Dobrze. W takim tempie, żeby dla ciała fizycznego było to dobre i bezpieczne. Idziemy Oczy, dalej. uszy, nos. Dobrze. Gardło. Zamruczę niedługo. Mama będzie wiedziała, co. Będzie mi łatwiej. W porządku. Wszystkie metale ciężkie, bo wiemy, że masz ich fizycznie bardzo dużo. Ściągasz z siebie te zanieczyszczenia energetyczne, które pozwalają się tym metalom kumulować. W narządach, we wszystkich tkankach miękkich, a przede wszystkim w układzie nerwowym. Robię to powolutku, ale bardzo dokładnie. Nie chcę nic ominąć. Dobrze, cudownie. Mama podawała ci od dłuższego czasu olejki CBD. Jak twoje ciało reagowało na to? Było trochę bardziej miękkie. Trochę bardziej rozluźnione. To dobry kierunek. Sprawiało mi to ulgę. Okej. A czy zioła, które dostajesz do picia? Tak, tylko niektóre nie są czyste. Okej, czyli trzeba zadbać o źródło ziół, żeby się nie Dlatego zanieczyścić. czasami nie chciałam pić. Okej. Dobrze. Pytanie od mamy. Czy chciałabyś być uzdrowiona? Uzdrowiona? Co mama ma na myśli, mówiąc uzdrowiona? Nie wiem. Takie pytanie. Jeżeli chciałabym je odczarować, to tak to nie zadziała. Stryknąć palcami albo pójść do kogoś, kto mnie odczaruje. Tak to nie zadziała. A jak zadziała? Uzdrowiona. Ja już się uzdrawiam. Już się uzdrawiam. Ciało fizyczne, jeśli ciało fizyczne będzie w 100% takie, jakie moja mama ma, to nie szkodzi. Nie musi być w 100% takie. Na tyle, na ile mogę, przywrócę swojemu ciału sprawność. A to uzdrowienie z twojej perspektywy na czym polega? To jest właśnie to, co robi teraz, uzdrowienie od wewnątrz. Ta czystość, to ciepło, to bycie sobą. Dobrze. Dobrze. Może mama to miała na myśli, mówiąc być uzdrowienie. Może, być może. I jest jeszcze jedno pytanie od twojej mamy. Dlaczego wybrałaś taką drogę i czy ją wybrałaś? Nie wybrałam. Ale to chyba pytanie o twoje przeznaczenie, z którym dziś się już spotkałyśmy. Teraz już będę wybierać, jeżeli będę chciała. Wtedy też wybrałaś, kochanie. To też była twoja decyzja.
Nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy, to i tak zawsze wybieramy. My. Nawet jeżeli nie decydujemy o czymś, to też jest decyzja. Że ktoś za nas decyduje, ale to jest nasza decyzja. Rozumiesz? Prawda. Więc lepiej wybrać samemu, niż pozwolić komuś wybierać. Bo my przynajmniej wiemy. Wybraliśmy, bo nam się podobało, wybraliśmy, bo to wydawało nam się lepsze niż coś innego lub jakiś inny powód, a nie wiemy, dlaczego ktoś dla nas wybiera, prawda? Nie wiemy. I nigdy się nie dowiemy tak naprawdę. Zostawisz mnie z Elą? Elu, rozłącz się. Jestem. Jak się czujesz? Ja dobrze, dobrze, bardzo Jak dobrze. Jak Paulinka? Paulinka radzi sobie, jest przy klatce piersiowej, robi to pomalutku, pomagam jej. Nie chcemy niczego przeoczyć, bo tego jest dużo. Dobrze. Ale widzę, że tutaj funkcje organizmu będą powoli powracać do w dużej mierze. Będzie się regenerować, dobrze. Będzie się regenerować. Krysia obserwuje córcie? Cały czas. Ponieważ tak mocno były połączone, ja myślę, że wiele z tego, co Paulinka zrobiła dla siebie, również dotyczyło Krysi. Bo to tak jak tłumaczyłam, z tym radiem. Tak? Zsynchronizowały się. Więc to, co dla Krysi jest już zrozumiałe, również może zrobić dla siebie. Ona cały czas robi, ona patrzy na Paulinkę i też z siebie ściąga. Nie wiem, czy Krysia fizycznie czuje, ale ściąga również. Dobrze, siebie. Dobrze. To, co ją zanieczyszcza. Bardzo to połączenie dobrze. Z Paulinką też na nią wpływało bardzo zanieczyszczająco, więc ona czuje to i chce też się tego pozbyć. Krysia zastanawiała się, czy... to może zacytuję. Krysia miała braciszka, który jak miał 2 latka utonął. Do dziś Krysia ma ogromne wyrzuty sumienia, że w jakiś sposób przyczyniła się poprzez, nie wiem, zaniedbanie, niespojrzenie do śmierci tego malucha. Miała też takie myśli, że choroba córki to kara dla niej za tamto, że wtedy nie dopilnowała dziecka. Nie swojego, braciszka maleńkiego. Niech teraz popatrzy i niech powie. Ten mały braciszek to była ta mała dziewczynka. Ach. To była ta mała dziewczynka. Oni odradzają się cały czas. I to okay. Nie była absolutnie jej wina. Ona nie miała na to wpływu. Tak jak było i również wtedy. Takie bardzo silne połączenie karmiczne jak z Paulinką. Czyli odtwarzanie tych samych sytuacji. Po prostu. Dokładnie. Ale ona już to oczyszcza. Ona subtelnie już to rozumie. Nie ma poczucia winy. No nawet nie ma czego sobie wybaczać. Nie. To po prostu program, który jak Katarynka. Kręci się, kręci się, kręci się raz za razem. Bo musi być odtwarzany, bo cały czas w niej żyje. Jest żywy, tkwi. Więc w jaki sposób buduje tego typu sytuacje w swoich życiach. I to można nazwać przeznaczeniem. Rozumie? Tak. Okej. Oczyszcza. Oczyszcza. Elu, powiedz, co się dzieje z całą tą siecią. Dla Paulinki przestaje istnieć. Te połączenia karmiczne, już jesteśmy przy narządach kobiecych. Dobrze. Tam jeszcze jest parę historii, ale to też już oczyszczamy. Paulinka wie, czego dotyczą. Te połączenia już tak naprawdę nie istnieją. A z tym starcem? Nie ma. Ona to wszystko nie do tego ma. Robi to tak pomału, przyglądając się temu. Było tego dużo, dlatego też jej pomagałam to wszystko ściągać. Jednocześnie ona sobie to uzmysławiała i nuciła dodatkowo. Także ta forma, w której ona teraz pracuje, jest niepojęta, jest po prostu fantastyczna, że może że robi tyle rzeczy naraz, pomimo tych wszystkich zanieczyszczeń, które w sobie miała.
Więc Nuci i idzie to sobie, na i sprząta nuci, i sprząta i uświadamia wygląda, sobie. uświadamia dokładnie, inspiruje mamę. No właśnie. To dopiero moc, Niesamowita co? istota. Już Inspiruje. jesteśmy przy kolanach i nóżkach, już idzie gładko. Dobra. Już nie ma tak A co z dużo. tymi innymi, którzy ją odwiedzali i straszyli? Wiem, że tam były duchy i jeszcze jakieś Nie inne. ma ich, nie ma ich. Nie ma ich. Nie ma ich, nie ma nikogo tak naprawdę już teraz, bo już jesteśmy przy końcach palców u nóg, nie ma nikogo oprócz Paulinki, nas i Krysi. Dobrze. Czy to znaczy, że będzie dobrze spała nocą? Będzie się regenerowała? Będzie miała sny, ale nie będą ją straszyć. Krysia się... Czasami się przebudzi, jak ją Okej. coś zaboli. Ale... W jaki sposób będzie potrafiła pokazać Krysi, że boli, żeby Krysia wiedziała, że boli. Znajdzie sposób, Znajdzie ale sposób. prosi, aby dać jej czas, bo to wszystko musi wrócić do normy. Ta cała, ten proces regeneracji potrwa chwilkę. Ale znajdą wspólny język, ale już nie ten energetyczny. Czyli dobrze rozumiem, że Paulinka już nie jest wczepiona w plecy Krysi. Nie. Czy Krysia może się teraz wyprostować? Może. Odetchnąć? Może poczuć ulgę, tak. Jak się czuje? Chciałaby Krysia jest powiedzieć? bardzo radosna, jest szczęśliwa, jest przeszczęśliwa, aż płacze z radości. Paulinka bardzo się cieszy, podskakuje. Mówi, zobacz, mamo, ja mogę skakać. Ja jestem lekka. Aż rusza rączkami, nóżkami, zobacz, jaka jestem elastyczna. No dobrze. A czy chciałaby mamie fizycznej coś powiedzieć? Ona ją bardzo kocha. Zresztą mama o tym wie. Nie musi się o nią obawiać. Mówi, tutaj, na tym poziomie, ze wszystkim sobie poradzę. Ze wszystkim sobie poradzę. A reszta, się ułoży. Tak mówi. Ona dziękuje mamie, że usłyszała. Czyli to była decyzja Paulinki. Ich obu tak naprawdę, bo obydwie już miały tego dosyć, ale Paulinka tutaj bardzo silnie też błagała o pomoc. Wołała. Ogląda sesję razem z mamą? I słucha. I słucha. I słucha. No dobrze. A Krysia chciałaby coś powiedzieć sobie fizycznej? Jest przeszczęśliwa, bardzo siebie kocha i utula. Ona teraz siebie tuli. Nie wiem, czy ciało fizyczne czuje to ciepło, ale ona tak bardzo z taką miłością i rozkoszą rozkłada się w sobie, rozprasza się w sobie. Tak, Pięknie w taki się sposób uśmiecha. Okazuje, tak, okazuje sobie ten szacunek, tą miłość do siebie po prostu. Nic więcej mówi, żadne słowa nie mają takiej mocy, niż poczucie tego, że jest się kochanym, jest się sobą. Wspaniale. To też zrobiła kawał dobrej roboty. Bardzo dobrej roboty. Ja jestem dumna z nich obu. Ja też. Paulinka cudnie się uśmiecha. Jest piękną istotką. No to moje pytanie kolejne jest o to, czy jest jeszcze coś, co... Aha, no dobra, to idziemy. Krysia, do siebie. Ela, do siebie. Aneta, do siebie. Dziewczyny, każda do siebie. Zamykamy sesję. Tak zrozumiałam. Na jeden. Elu, regenerujesz się. Podnosisz sobie wibracje, jeśli potrzebujesz. I utulasz się. Może na to masz właśnie ochotę. Na dwa. Twoje ciało czuje to utulenie. Twoje fizyczne, na poziomie każdej komórki. I też tam zachodzi i uzdrowienie, i utulenie, i ukołysanie, i wszystko. Ale jednocześnie zaczynasz się budzić. I już całkowicie obudzona i gotowa wracasz. Na trzy możesz otworzyć oczy. Przepraszam, zrzęsy mi się posklejały.
otworzyć oczu. No Ojoj, nie wiem. jeszcze mi się nie przytrafiło, żeby się tak rzęsy posklejały. Krysiu, wróć do nas. Tak. Już jest. Nie, znowu zablokowałaś. O, teraz. No, powiem, niesamowita podróż, ojeju. I płakałam i się śmiałam, ale wszystko tak prawdziwe w tym życiu fizycznym się objawiło. Naprawdę, nawet te podróże, pomyślałam sobie wtedy, że faktycznie zamieściłam do Warszawy przez tyle lat. Właśnie cały czas na te ćwiczenia, na te wszystkie różne tam rehabilitacje i tak dalej. No, ono dużo takich rzeczy się, te właśnie to, co widziałam, to właśnie mi się przeobrażało w te inne właśnie istoty takie. No i te gwałty, no wszystko, praktycznie to, co w snach mi było pokazane, jak tutaj pracowałyście, to wszystko mi się zaczęło przypominać, że ja to wszystko widziałam. Nawet ostatnio miałam właśnie taki sen o mężczyznach trzech i to było niedawno, 2-3 dni temu, że Paulina patrzy, jak mi robią krzywdę. I teraz, jak tutaj powiedziałyście to mi normalnie, jakby to wszystko było mi pokazywane od początku. No i uświadomiłam sobie, że ten wzrok Paulinki właśnie, tutaj pod koniec, co było powiedziane, że ona właśnie tym wzrokiem to zrobiła. Właśnie tak jakby ona tak na mnie patrzała, tak inaczej, tak jakby chciała mi coś powiedzieć i takim, no mamo, zrób coś, no proszę cię, tak jakoś, no nie wiem. I mówiłam wcześniej, że właśnie chciałam zrobić dawno tą regresję, bo ja czułam tą potrzebę, ale wiadomo, musiałam dojrzeć, przygotować, pokochać siebie właśnie. Ja przez te wiele lat pracowałam nad tym. Dobrze. Miałam silne bóle kręgosłupa, teraz wiem dlaczego. Naprawdę były czasami mnie piekło, rwało, było nie do wytrzymania. A teraz, jak to się wszystko działo, to poczułam, najpierw mi klatka piersiowa wibrowała, waliła, a potem, nie wiem, był taki moment, że po prostu bach, mówię, a gdzie to jest? Nie ma tego. Takie coś zeszło. No i już niech nigdy nie wraca. Sami jesteśmy No, naszym własnym przeznaczeniem. Taka konkluzja. Się wyjaśniło, bo tyle lat naprawdę obwiniania się. Myślę, że moje ciało dzisiaj w nocy to czuło, bo miałam takie dreszcze, tak mi było zimno. Nerki strasznie mi, tutaj gardło taka mi się zrobiła, jakby zatyczka, serce. Nie mogłam spać całą noc. Także jakbym już odczuwała energetycznie, i przepływała przez mnie taka energia takiego zimna, ciepła, takie ciary, ale takie inne, przyjemniejsze niż zwykle. Wydaje mi się, że to już, no wiadomo, to tak wszystko jest. Się dzieje cały czas, to nie ma czasu, więc moje ciało już mi powiedziało w nocy, że jest okej, bo rano wstałam, tylko się, no dostałam poty i no, taka lekka właśnie sobie zrobiłam, tą kawę wypiłam i tak czekałam na tą sesję, co się wydarzy. I muszę przyznać, że, no, że Paulinka też, ona nad ranem tak dziwnie właśnie jakby coś mówiła, coś takiego i w nocy takie dziwne dźwięki wydawała z siebie, ale takie inne, pozytywne. Tutaj co właśnie było wspomniane, że to będzie, ale to, bo ona te dźwięki faktycznie takie wydaje krzykliwe czasem, a czasem są spokojne. No i ta melodia to w ogóle, faktycznie ona przy wszystkich kołysankach płacze. Wszystkich. I to były kiedyś takie stare pozytywki, miały właśnie taką melodię i ja zawsze unikam pozytywek, żeby nie włączać, obojętnie czy to bałwanki, czy tam jakieś dziewczyny tańczące, czy tam baletnice są też takie, to unikam, bo ona płacze, ale ona będzie sama szukać w każdej zabawce, że ona to znajdzie. A ciekawe, teraz jakby już się reagowała wyjaśniło. Na takie kołysanki, tylko takie, wiesz, prawdziwe kołysanki. Można znaleźć czasem na YouTubie z różnych stron świata, w różnej tonacji, z tak dużo pięknych, różnych. Nie takie dziecięce, tylko, wiesz, prawdziwe melodie. Ciekawe, jakby reagowała na to. Znaczy, ja na noc jej włączam, bo ona, znaczy nie, tak mi się wydaje, że ona lubi flet, taki delikatny, taką muzykę właśnie indyjską, taką... flet, trochę fortepian jakby i ja na noc zawsze włączam jej coś relaksującego, bo ona nie zaśnie inaczej. Okay. Czy te misy tybetańskie, ale zdarza mi się, że też kołysanki, ale nie chcę ciągle tego samego, chcę, żeby miała zmienność też, więc raz to, ale ogólnie muzykę uwielbia.
Tak, to widać było, to To czuć widać było, jak było. pięknie zareagowała I na to myślałam, że kiedyś śpiewanie. może grała na fortepianie, że tak płacze, że to przeżywa, że może coś się stało, a jednak to chodziło o mnie. O, To nie chyba jest mnie. wykluczone, Ja to nie sam... jest wykluczone, że No jako właśnie małe też nie dziecko, jest, czy nie no. grała, bo to może być też wspomnienie piękne, które się skończyło po prostu i ona za tym tęskniła. Tak też może być. Tak, bo ona ma dużo organów, w ogóle jak zabawki to ma i takie prawdziwe, i takie zabawkowe, organy ciągle, w każdej postaci kolorowe, szare, wszystkie kocha, więc możliwe, że było jakieś tam też wcielenie, że grała też, tak? Grała albo słuchała kogoś i bardzo jej się Słuchała. podobało. Na pewno ciebie słuchała, jak śpiewałaś jej. No ja lubię śpiewać, no do tej pory ona lubi, jak jej tam coś No. super, To zdaje no się, nie, że to jest ważne bardzo super. dla niej. Krysiu, Tak. to tak jak mówiłam, prześlę tobie nagranie, ale też dostaniesz ode mnie troszkę do poczytania o tym czasie, który my nazywamy metabolizmem sesji. Wyłączyłabym już nagrywanie, ale chciałabym jeszcze chwilkę z tobą porozmawiać i z Elą, tylko jak już wyłączymy nagrywanie. Zadam ostatnie pytanie. Czy chciałabyś, żeby sesja Paulinki i częściowo też twoja były opublikowane, czy zostaje prywatna? Tak, opublikować, tylko zamazać. Dobrze, oczywiście. Dziękujemy. Zamarzymy. Bardzo To dziękujemy. ja bardzo dziękuję. No, coś pięknego. Bardzo się cieszę. Jestem przeszczęśliwa. Bo wy Dziękuję Wam. jesteście piękne, obie z Paulinką, dlatego i sesja piękna. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dzięki.